Witajcie, pamiętajcie, aby ocenić ten film, zapraszam was na mojego Instagrama puffy.youtube oraz na mojego TikToka. Zapraszam do oglądania. Stary klub Łaszu w Nevadzie ma ponad 150 lat. Powstał w 1860 roku. Miejsce to było domem rozpusty dla bardzo zamożnych mężczyzn. Pili, uprawiali hazard oraz korzystali z oferty klubu. Pewnej nocy wiele kobiet straciło życie przez bardzo agresywnych mężczyzn. Niektórzy uważają, że dusze zmarłych tam kobiet wciąż wędrują po starym klubie. Ale to nie wszystko. Wielu widziało ducha 10-letniej dziewczynki imieniem Greta, którą dopadł dyliżans przed salonem. To właśnie ona nawiedza drugie piętro klubu. Choć historia jest bardzo mroczna i tragiczna, to nie kończy się w 1860 roku. W 1982 człowiek imieniem Scott odebrał sobie życie na trzecim piętrze budynku. Pracownicy i goście mówią, że często słyszą, jak jego duch krąży tam i z powrotem mamrocząc do siebie. A czasem można go zauważyć stojącego na szczycie schodów klubu. Łowcy duchów z kanału Twin Paranormal odwiedzili ten klub, aby przeprowadzić nocne dochodzenie. Kilka godzin po przyjeździe sprzęt ulega awarii. Wielokrotnie sam się wyłącza bez żadnego powodu. It's dead. Dead, dead. Like critical dead. How? There's no way. Chwilę później słyszą przerażające kroki i niewyjaśnione dźwięki. What was What's that? That was a cough. If it's one of the girls, make a knock. Was that you? No way. Was that you? Was that you? No, 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 I swear, I swear. You? No. None of us. Oh my god. We were standing completely still. We're gonna play your song. We're gonna play your song. A to jest dopiero początek. Później wychwytują wiele innych dziwnych dźwięków. Strasznie się robi, gdy wszyscy wchodzą do sali balowej na piętrze, aby zrobić sesję ze spirit boxem. Ich kamera, która nagrywa schody, nagrała coś mrożącego krew w żyłach. Na górze schodów wydaje się pojawiać jakaś cienista postać, a potem po prostu znika z pola widzenia. To jest właśnie to miejsce, o którym wspominałem wcześniej. Ekipa wchodzi po schodach, idzie do miejsca, w którym umarł wcześniej wspomniany Scott. Wtedy sprawy przebierają przerażający obrót wydarzeń. What was that? Abandoned. Abandoned? What do you mean abandoned? This place was? You were? How are you feeling right now? Are you happy? Are you sad? The room. Oh my god, dude. Dad just gave me chills. Oh my god, me too. Dad just gave me chills. Holy what? Holy crap! Guys, something was just standing there and it like morphed into an orb and it flew that way. As soon as you turned around, literally, get as soon as somebody... Get out! Get Look out! At the sign. Get Turn out! Around. Look at the sign. Get out! What was that? No. No, 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 no. What was that? The camera. The action cam! The camera's on the ground! No! It's on the ground! Oh my god! The action cam flew off! It said get out. Ah. Oh! Ritter? No, 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 no! No, 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 no! What the... Yo, give me your camera. No, 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 no. Hey, guys, we're not... Calm down. Calm down. You're kidding! No! We didn't do anything wrong! Look, I don't have nails, okay? Look, there's no way that I could have done this to myself. No f***ing way. Oh, I can hear it in your voice. Like, I can swear we you can guys. Hear it. Oh, you're kidding. No, 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 don't touch it. Don't touch it. Don't touch it. Hold on. Hold on. Screen is cracked. Look guys, no string. There's no string. This is real. 100% real.
Ryan widzi coś, czego nie może wyjaśnić, a później Spirit Box mówi: wyjdź stąd. Ich aparaty na schodach spadają ze statywu i rozbijają się. I wtedy mężczyznę coś podrapało. Wyraźnie widać trzy duże ślady zadrapania na żebrach. Wyjaśnia, że nie ma paznokci, więc nie mógłby sam tego zrobić. Jak myślicie? Nagranie jest bardzo przekonujące i ciekawe. Myślicie, że rzeczywiście nagrali ducha, demona, a może coś bardziej złowrogiego? Daj znać w komentarzu. Możesz zobaczyć ich cały film na kanale Twin Paranormal. Gabriel Martinez umieścił na swojej stronie na Facebooku bardzo przerażające wideo, które zaszokowało tysiące jego fanów. Mężczyzna twierdzi, że widział małą grupę polującą na duchy i udało im się uchwycić niewytłumaczalny głos, który powiedział, dokładnie cytując: boli tak bardzo. Gabriel jest bardzo sceptyczny i powiedział, że sam sprawdzi szkołę w środku nocy. Jak możecie się domyślić, nie był to dobry pomysł. La escuela. Escuela San Benito Juárez. La la la, 1954. Pues ya vieron, güey. Puro pinche pedo, no hay ni madres a la verga. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, no mames. No mames. Gabriel wchodzi do jednej z opuszczonych sal lekcyjnych. Z boku jest coś, co wygląda na stare ławki szkolne, kiedy nagle deska wydaje się sama poruszać. Jedyne wyjście z tego pomieszczenia to te drzwi, które same się zatrzaskują. Po zabraniu się na odwagę, powoli kieruje się w stronę drzwi, by wyjść. I wtedy robi się naprawdę dziwacznie. Kim jest? ¿Quién es? Ay, qué larga pregunta, güey. Słyszałeś to? Niewytłumaczalny dźwięk przeraża Gabriela. Ten odwraca się i ucieka. Ale co ciekawe, z lewej strony widać jakby głowę. Twarz wydaje się być dziecięca. Wpatruje się w niego, jak ten ucieka z przerażenia. Czy Gabriel rzeczywiście uchwycił paranormalne zjawisko na kamerze? A może jest to całkiem niezła mistyfikacja? Daj znać, jak myślisz.